Kup koszulkę! Link do sklepu pod filmem. Dzień dobry, witamy w kolejnym filmie i kolejnym ciekawym miejscem, które mamy zamiar zwiedzić za chwilę, jest Pixelmania we Władysławowie, czyli muzeum właśnie starych gier i właśnie z automatami, z konsolami. Zobaczymy ogólnie, co tutaj ciekawego jest. Na początku może zacznijmy od tego, czym jest Pixelmania. Jest to, można powiedzieć, połączenie muzeum i gralni, salonu gier. Mamy do dyspozycji wiele automatów arcade z różnymi grami, które będziemy dzisiaj tutaj na tym filmie przedstawiać, oraz konsol i komputerów. W środku jest jednak tak głośno od włączonych wszystkich automatów i gier, że komentarz dogrywam osobno już po nagraniu całości filmu. No i zobaczmy ogólnie, jakie mieliśmy tutaj automaty i gry. Widzimy tutaj teraz Pengu i Andar, czyli dosyć proste jeszcze gierki. I tutaj mamy jedną z ciekawszych gier, Lucky Card, którą niestety nie zagrałem, ale pokazałem fragment. Można powiedzieć, wyścig z samochodem, którym możemy strzelać do przeciwników. Tutaj mamy kolejny tytuł Air Rescue, samoloty od Segi. Kolejne tytuły i kolejne automaty Golden Axe od Segi, Double Dragon. Tutaj mamy Marvel vs. Capcom, Biatyka. Tutaj mamy strzelankę Jailbreak od Konami, która zupełnie wygląda jak Contra. Zauważcie, jak porusza się ten tutaj ta postać, którą tutaj można się poruszać. Zupełnie taka sama animacja jak w Kontrze. I kolejne automaty. Metal Slug 3, strzelanka. Tutaj mieliśmy taki stand z konsolą PlayStation 1, jakie występowały w latach 90. w sklepach, w których można było kupić gry. Tutaj kolejny automat, który mnie bardzo zainteresował i później właśnie w nim tutaj nad nim sobie tutaj troszeczkę pograłem. Soul Calibur. Marzyłem, żeby w tę grę zagrać 20 lat temu, ale zawsze były kolejki do tego automatu w salonach gier, więc po tylu latach w końcu mogłem w to zagrać. Mam tę grę na Sega Dreamcast, były już u mnie odcinki i livestreamy z tej gry, więc można je sobie obejrzeć. Wkrótce pewnie się pojawi kolejny materiał z tej gry. Jest to druga część gry, która pierwotnie wyszła też na automatach i na PlayStation 1, która się nazywała Soul Blade albo Soul Edge. I tu przechodzimy teraz do sekcji właśnie konsol i komputerów, które są za taką szybą czy plexi do oglądania, do zwiedzania, i na większości z nich można również zagrać. Tutaj pierwszym automatem, który jest właśnie w tej sekcji, którą zwiedzamy, jest właśnie taki płaski automat z ekranem, który jest, można powiedzieć, poziomo ustawiony w tym automacie, i mamy tutaj Miss Pac-Man, czyli żeńska wersja Pac-Mana. Sterowanie mamy od właśnie boku tego automatu. No to było bardzo popularne właśnie wówczas w Japonii w latach 80. te automaty z tym ekranem właśnie położonym właśnie w taki sposób poziomo, czyli po prostu patrzymy na dół i gramy w to stojąc. Ale myślę, że można również grać to siedząc na stoliku, na stołeczku jakimś. To było kiedyś bardzo popularne, chociaż w Polsce może niekoniecznie. I teraz mamy tutaj sekcję z konsolami Intellivision, popularna w Ameryce, i ColecoVision. O tych dwóch konsolach kiedyś materiał nagrał Angry Video Game Nerd. I tutaj mamy jeszcze też ColecoVision Flashback, ale to jest właśnie chyba ta nowa wersja tego urządzenia. Atari 2600 wersja Darth Vader i Atari Rambo. Moja pierwsza konsola, myślę, że wielu z Was również. Tutaj mamy płytę winylową Papa Dance i gry na kasetach magnetofonowych. Dużo część, myślę, tutaj Dizzy. Idziemy dalej. Jest tak dużo rzeczy, że ciężko było cokolwiek tutaj pokazać. W środku było też tak bardzo gorąco,
że no po prostu od włączonych wszystkich tych telewizorów, zasilaczy, komputerów, konsol było tak gorąco, było tak duszno, że momentami było ciężko wytrzymać. Tutaj komputery, których niestety nie rozpoznaję. Po raz pierwszy takie komputery widziałem. I tutaj zatrzymamy się na chwilę przy konsoli. Ja myślę, że bardziej można to nazwać urządzeniem, które nazywa się Vectrex. Były tutaj aż 3 sztuki tego Vectrexa. No, starałem się tutaj na bieżąco to komentować, natomiast mimo wszystko było tak głośno, że no, dogrywam teraz tutaj mój komentarz, oglądając to w domu. Były aż 3 takie Vectrexy właśnie w tym miejscu, co w ogóle jest rzadkością, ponieważ ta konsola kosztuje parę tysięcy złotych i była produkowana bodajże tych chyba tylko przez 1 rok czy przez 2 lata. Bardzo krótki to był okres czasu. Jest to połączona konsola razem już z ekranem i razem już tak jakby padem czy joystickiem. No, joystick razem z tutaj z 4 przyciskami, który jest tak jakby wyjmowany z obudowy tego telewizora, bo można to nazwać, myślę, telewizorem, który właśnie ma już wbudowaną jedną z gier, a pozostałe gry właśnie mogliśmy tutaj sobie w postaci kartridżów z boku tego urządzenia podłączać i w nie grać. W pierwszą grę nie mogłem zagrać, nie mogłem jej w jakiś sposób uruchomić, więc tutaj na drugim tym Vectrexie jest właśnie jakaś gra z tankami, czyli z czołgami. I proszę też zwrócić uwagę, że ekran w tej grze zawsze, ekran na tej konsoli zawsze był po prostu, można powiedzieć, czarno-biały, ale były takie nakładki kolorowe na ekran, które tutaj widzicie teraz na ekranie, które imitowały kolor w tej grze. Dlatego tutaj mamy na przykład właśnie taki ekran niebieskawo, żółty i jeszcze czerwoną ramkę po bokach. No były takie nakładki. W tej grze właśnie tutaj, którą teraz widzimy kolejną, jest to chyba Vector Patrol, jak widzimy na ekranie. Mamy kolejną nakładkę, czyli mamy kolor czerwony, zielony, niebieski. No po prostu nakładki takie półprzezroczyste, które się z dołu, czy z góry, właściwie z góry się nakładało na ekran i imitowało to kolor. Tutaj mamy kolejną znaną grę River Raid, odpaloną zdaje się, że na Atari. Tak, to jest tutaj Atari bodajże 800XL. Tutaj mamy sekcję komodorków, ale nie tylko, bo jest też i Atari. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, oprócz zwykłego Commodore 64 mamy też wersję Commodore 64 Game System, czyli konsola pozbawiona klawiatury. Na górze mamy tutaj właśnie slot na kartridże i mamy informację podaną, wyprodukowano ich około 2000 sztuk. Bardzo rzadki system, dzisiaj bardzo drogi, z racji, że właśnie tylko w takim niskim nakładzie to powstało. Czyli konsola zrobiona z Commodore 64, pozbawiona cech komputera, pozbawiona klawiatury. Tutaj mamy teraz Boulder Dasha, odpalonego chyba na Atari? Nie, to chyba Commodore 64 było. Po raz pierwszy miałem okazję właśnie zagrać tę wersję na Commodore 64. Bardziej kojarzę tę grę w jej wersji, można powiedzieć, uspółcześnionej. Ktoś kiedyś zrobił tę grę na PlayStation 1 w postaci amatorskiej gry stworzonej na PlayStation Net Jaruzę, którą kiedyś pokazywałem również na kanale, wielokrotnie myślę. I muszę przyznać, że ta oryginalna wersja Boulder Dasha jest łatwiejsza niż ta z PlayStation. Tamta to była mordęga. No i naszym tutaj zadaniem jest zebranie diamentów, unikanie spadających na nas kamieni. I można też używać dynamitu. I po zdobyciu wszystkich diamentów przechodzimy grę. I tu właśnie zginąłem, spadły na mnie kamienie. Tutaj mamy sekcję gier planszowych. Tutaj mamy, zdaje się, Amstrady. Tak, jest to Amstrad CPC 64, chyba tak to się nazywało. No na Amstradach to za bardzo się nie znam. Jest tak dużo rzeczy w tym muzeum, że naprawdę ciężko było cokolwiek nagrać. Tutaj na przykład mamy Commodore 64 w obudowie złotej, którą przygotowuje Dart Skalmar. Znany, można powiedzieć, moder sprzętów właśnie, no głównie komodorków. Tutaj były historyjki z Kaczora Donalda, z gum, które były popularne w latach 80-tych, 90-tych. Tutaj mamy polskie gry na kasetach magnetofonowych, też chyba na Commodore 64. Między innymi Hans Kloss, Kapitan Kloss. Tutaj widzimy okładkę. Magię Kryształu, Saper. I tu mamy sekcję komputerów Atari 65XE.
30, a odremontowaliśmy to, że dałem za 5. I są tutaj też mocniejsze wersje, te 130 i 800 X. One się różniły chyba tylko większą pamięcią. Dołożona chyba była pamięć RAM. Tu mamy sekcję SEGI, Sega Mega Drive i Sega Master System 2 tam była. I tu mamy też ciekawą sekcję, no jedną z ciekawszych na tej wystawie, ruskie jajeczka i Game & Watche. Czyli Wilki Zając, Myszka Miki i wiele innych. No, ruskie podróbki Game & Watcha japońskiego od Nintendo. Zaraz go tutaj pokażemy, ponieważ też jest tutaj na tej wystawie. Ale tutaj widzimy, właśnie teraz mieliśmy Wilka i Zająca. No myślę, że to premiera na moim kanale, a obok właśnie Myszka Miki. Premiera na moim kanale, jeszcze ruskich jajeczek nie pokazywałem, a bardzo chciałbym. A tu właśnie mamy oryginał, Myszkę Miki chyba również, Game & Watch. A tutaj są współcześnie wyprodukowane Game & Watche z Zeldą i Super Mario Bros., które można było kupić parę lat temu. No, w niektórych sklepach myślę, że nadal można to jeszcze nadal znaleźć, na pewno na aukcjach internetowych. Ale to było taki wypust, który powstał kilka lat temu, właśnie już z kolorowym ekranem. I właśnie tam były gry z Nintendo, czyli Zelda, The Legend of Zelda i Super Mario Bros. Tu mamy podwójne takie, z podwójnym ekranem Game & Watche. Myślę, że później Nintendo DS był wzorowany na tych oryginalnych Game & Watchach, były takie rozkładane. Tu mamy automaty, mini automaty z Pac-Manem i Mr. Pac-Man. Mappy, czyli tutaj mysz, która również ta gra była na Pegasusie. I tu mamy sekcję z Mortalem Kombat na Super Nintendo. Odpalony na Super Nintendo. I mamy Duck Hunt. No, moja ukochana Dominika bardzo chciała zagrać tego Duck Hunta, więc odpaliliśmy tę grę, ale no jako, że nie był pad podłączony, to ciężko było nam wybrać, zawsze przy takim hałasie, jak włączyć kaczki. Nie do końca to wiedziałem, chyba właśnie strzelając poza ekran można wybierać grę, a strzelając w ekran zatwierdzamy grę. Natomiast no, przy takim hałasie i takim upale w środku, ukropie można powiedzieć, no po prostu to troszeczkę no, nie skojarzyłem tego, no dlatego tutaj widzicie kamerą, byłem tak jakby kamera po prostu kręciła, a ja bardziej zastanawiałem się, co mam zrobić. I dlatego odpaliłem po prostu rzuty tych desków białych. No i Dominika sobie w to zagrała. Bardzo chciała w to zagrać. Ja jej oczywiście to w moim domu tutaj sobie uruchomię, będzie mogła pograć. Być może jakiś odcinek nagramy. Wiem, że wy też lubicie Pegasusa na moim kanale oglądać, więc na pewno to za jakiś czas odpalimy. No ale bardzo chciała w to zagrać po wielu latach, więc widzicie tutaj zadowolona i sobie mogła postrzelać do tych białych dysków, białych rzutek. No, na pewno myślę, że jakiś odcinek z Duck Hunta, z tych kaczek nagramy na moim kanale. No, ja to wiecie, ja już to znam, wy też to znacie, ale Dominika z pewnością będzie z uśmiechem na twarzy mogła w to zagrać, więc myślę, że jakiś film za jakiś czas przygotujemy z tego. No widzicie, zadowolona jest, zadowolona, więc no, chociaż chwilę tutaj uśmiechu ta gra mogła jej tutaj dać. No też się cieszę, no ja w te kaczki i w te białe dyski to grałem wielokrotnie i na moim kanale i w dzieciństwie, więc ja to znam, wiecie o co chodzi, no ale to dla uśmiechu dziewczyny, dlaczego by nie, dlaczego nie tutaj. Obok sekcja z Famicomem, chociaż być może to jest też, tak, to jest Famicom. I wyżej mamy Nintendo 64 z uruchomionym Mario 64. Obok mamy SNESa z Tetrisem uruchomionym. Tak, sekcja Super Nintendo, a tutaj mamy GameCube'a z uruchomionymi Gwiezdnymi Wojnami. Star Wars, właśnie tam chyba po lewej stronie widzimy Star Wars Episode 2, czyli epizod drugi. A tutaj mamy Nintendo Entertainment System złożone z klocków Lego. Też było to jakiś czas temu popularne. Parę lat temu można było to kupić w sklepach. Myślę, że w niektórych sklepach jeszcze dałoby radę to dostać. Idziemy dalej. No właśnie, tutaj ja mówię, że jest zajebiście, bo bardzo mi się podoba. I teraz mamy tutaj sekcję konsoli Sega, Sega Dreamcast, dwie sztuki. Również ją mam i odcinki u mnie się z tego pojawiały. O, mamy tutaj grę Shenmue, bardzo popularna. I mamy teraz tutaj również Sega Mega Drive 1. Na górze Funko Pop z Sonikiem. No, tutaj właśnie opowiadałem o tym, że
Sega Mega Drive 2 była troszeczkę okrojoną wersją Sega Mega Drive 1, która była pozbawiona tam rozszerzenia na przykład. No i tu mamy odpalonego Alex the Kid na Sega Master System 2. Tutaj Król Lew i Aladdin. Jest tyle gier tutaj i tyle konsol odpalonych, że my już też nie wiedzieliśmy, co odpalać, co grać. Tu na kolejnej konsoli mieliśmy odpalonego Another World. Mamy też Soul Calibur, część pierwszą, właśnie tu wcześniej pokazywałem na tam wcześniej na automacie, którą jeszcze dzisiaj pokażę, jak w nią gram. Wersja japońska i wersja europejska na konsolę Sega Dreamcast i obok mamy pokazaną białą wersję japońską Sega Saturn, a na niej tutaj właściwie włożona płyta z Sega Rally Championship, którą niedawno na moim kanale również pokazywałem. I tutaj właśnie Sega Mega Drive 2 właśnie z odpalonym tym Another World, obok również klawiatura do Sega Dreamcast. Jest tak wiele rzeczy, że ciężko tutaj było wszystko też mówię ogarnąć. I tutaj kącik Gwiezdnych Wojen. Nowe konsole, zupełnie jeszcze nieodpakowane, jeszcze zablistrowane. I tutaj gry na PlayStation 2, na Xboxa 360, na GameCube'a z serii Gwiezdnych Wojen. A tutaj konsole Plug and Play z Gwiezdnych Wojen, również w kształcie na przykład maski Dartha Vadera. Patrzymy dalej. Tutaj kącik Pegasusa, jeden z moich ulubionych. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele gier, jak wiele kartridżów na Pegasusa było. I spotkaliśmy jednego z naszych widzów, pozdrawiamy. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele kartridżów na Pegasusa, oczywiście tych pirackich i tych oficjalnych. Same popularne, pospolite tytuły. Terminator 2, 168 in 1, Memorial Arms. No co my tutaj jeszcze mamy? Jungle Book. Same kultowe tytuły. Tutaj mamy Indiana Jones. O, składanka 99999 in 1. Proszę zwrócić uwagę, co dalej mamy. Pokémony, Złota Czwórka. O, to bardzo bym chciał mieć. No tego niestety nie mam. Bardzo chciałbym kiedyś to na kanale pokazać. Niestety kiedyś miałem, i to jeszcze w białej obudowie, w zestawie z moim Pegasusem, ale sprzedałem za 10 zł. No, w latach 90. Wtedy po prostu się wyprzedawało takie rzeczy, nie sądząc, że to będzie kiedyś warte i potrzebne. I tu mamy dalej kącik Pegasusa. Mamy Pegasusa IQ502 i MT777DX. Odpalona Złota Czwórka i Złota Piątka. Pierwszy Pegasus. A tutaj trzeci Pegasus SP60. I jeszcze jeden, pierwszy Pegasus z kartridżem 168 in 1. I tu odpalona właśnie Złota Czwórka na tym telewizorze. Odpalona również Kontra. A tutaj mamy klawiaturki GLK 2004-2016. I odpalony Mario, więc tutaj też Dominika, jako że to kultowa gra, nie odmówiła sobie chociaż spróbowania, bo wiadomo, to nikt nie będzie tutaj w takim hałasie i właśnie takim upale całej gry przechodził, ale chwilę zagrać, czemu nie? No i jest grzybek. No zobaczmy. I właśnie podłączony tutaj padzik do tej konsolki GLK. GLK 2010 właściwie, tam ja wcześniej powiedziałem 2016, ale to jednak GLK 2010. No i tam Dominika zginęła w Mario. I tu mamy, proszę zwrócić uwagę, reprodukcję pudełek z grami ze Złotej Czwórki, kartridżów 168 i 1, wersja właśnie zielona, wersja fioletowa. To chyba przygotowuje jedna z osób z naszej grupy z polskiej sceny retro. I tu jeszcze raz spojrzenie na Kontrę. A tu mamy przegląd wszystkich gier z serii Mario do 2019 roku. No czy po 2019 roku jeszcze coś powstało z Mario? No szczerze to nie wiem. No ale to był przegląd, spis wszystkich gier Mario. I tu jeszcze raz spojrzenie na te kartridże. To był chyba jeden z moich ulubionych tutaj kącików w tym muzeum. Wspaniałe miejsce, naprawdę, jeśli ktoś będzie miał możliwość przyjechania i poobcowania, pooglądania wszystkich tych gier, automatów, komputerów, tutaj egzemplarzy, które są na wystawach, no to naprawdę to jest niesamowite wrażenie. To są, nawet jak teraz to oglądam i to komentuję, to są ciarki na całym ciele. Naprawdę to jest wspaniałe miejsce.
Tutaj mamy jeszcze sekcję konsol Dendy, czyli można powiedzieć rosyjskich Pegasusów, rosyjskich podróbek Famicoma, Dendy Junior. Po raz pierwszy też miałem okazję to zobaczyć. Myślę, że na moim filmie też jest to po raz pierwszy. Też myślę, że wielu z Was możecie po raz pierwszy to zobaczyć. I tu mamy chyba po raz kolejny Pegasusa MT-777DX, ale być może właśnie był sprzedawany jako Dendy. Tutaj wersja z czerwonymi przyciskami, czarna teraz obudowa z żółtymi tutaj przyciskami i klapką. I pudełka złotej czwórki, złotej piątki. I tutaj jeszcze kartridże Big Nose, Dizzy, Ultimate Stuntman, też bardzo rzadkie. I to kolejne kartridże z Pegasusa. No wspaniałe miejsce, tu jest tak wiele różnych wspaniałych i rzadkich, unikalnych rzeczy. I tutaj żart. Podobno Chuck Norris przeszedł Mario w lewo. Tutaj mamy wydrukowane okładki Bajtka. Jeden z pierwszych komputerów, a być może nawet pierwszy IBM. Być może nawet pierwszy. I idziemy dalej. A tutaj mieliśmy ekran dotykowy z odpalonymi lemmingami na PC-cie. Próbowaliśmy w to zagrać, natomiast no, troszeczkę nie do końca to działało tak, jakbyśmy chcieli. Ten ekran dotykowy, zaraz to zresztą zobaczycie tutaj na ekranie, próbowaliśmy zablokować przejście lemmingów. No właśnie nam się tutaj udało, ale ten ekran dotykowy nie zawsze działał tak, jakbyśmy chcieli. Proszę zwrócić uwagę. No właśnie, na początku klikamy ikonkę po lewej na dole, ale nie do końca nie chciało nam to zadziałać. Myślę, że w lemmingi prawidłowo to powinno się grać na myszce. No i widzicie, tutaj nie do końca nam chciało to działać. Lub po prostu też od upału też już nie ogarnialiśmy, co się dzieje. No bo w lemmingi wiadomo, o co chodzi. Trzeba zablokować, aby... O, tak jak tutaj właśnie teraz na ekranie. Aby nie przechodziły dalej, żeby nie spadły w przepaść. Ten dotykowy ekran no nie do końca z nami chciał współpracować. No i dlatego zablokowaliśmy tutaj tych lemmingów i chodziły w kółko. No ale to. W tą grę się powinno grać na spokojnie, nie w takim harmidrze. Pokazujemy dalej. Tutaj mamy teraz odpaloną grę Super Frog na Amigę, którą bardzo chcieliśmy zagrać. To też byłaby premiera na moim kanale. Ja mam zamiar oczywiście tę grę uruchomić na Amidze i Wam pokazać również, zrobić z tego odcinek, ponieważ jest to jedna z bardziej kultowych gier na Amigę. Natomiast niestety joystick na podłączony do tej Amigi był uszkodzony, zaraz będziecie widzieć to na ekranie. Gramy na Amidze 500, tylko że oczywiście jest to wersja klasyczna, ponieważ ja mam Amigę 500 Mini. Kiedyś miałem, sami wiecie, kilka sztuk tej Amigi 500 Mini, miałem m.in. wersję Redlet. No i gra nam się uruchomiła, natomiast niestety joystick podłączony do tej Amigi był uszkodzony i nie mogliśmy niestety w to zagrać, ponieważ no, postać nie reagowała na kierunek w lewo ani w prawo. Czasami reagowała na skok do góry. Tutaj próbowałem inne joysticki, być może działały lub były podłączone, natomiast no niestety no nie mogliśmy w to zagrać, proszę zwrócić uwagę. Joystick był niestety uszkodzony, no nie dziwię się, jeśli jest tyle tutaj sprzętów i joysticków i każdy przychodzi i chce w to zagrać, ktoś wyłamie styki w tym joysticku, no i niestety nam granie w żabę nie szło. Bardzo szkoda, bo bardzo chcieliśmy w to zagrać, no ale to będzie jeszcze okazja. No, jak widzicie, tutaj żaba reagowała na skok do góry, ale na kierunki lewo-prawo niestety nie. Bardzo szkoda, bo to chcielibyśmy tutaj więcej coś o tej grze opowiedzieć, ale myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby na kanale tę grę zaprezentować i skomentować i przejść więcej leveli. Tu mamy kolejną unikalną rzecz, Amiga Commodore CDTV, bardzo rzadki sprzęt, dzisiaj kosztujący kilka tysięcy złotych, może nawet kilka tysięcy euro. I mamy też tutaj dołączaną klawiaturę, pilot, bardzo rzadki sprzęt. Można powiedzieć, jest to najbardziej wypasiona wersja Amigi 500. I tu kącik Mortal Kombat.
Tu mamy za to kącik Mortal Kombat. Tu mamy dioramę z Mortal Kombat, figurki. Tam po lewej stronie mamy Mortal Kombat na GameCube'a bodajże, Armageddon. I tu podłączony, i tutaj mamy podłączone dwa pady, które są również z konsolką już wbudowaną plug and play z pierwszą częścią Mortal Kombat. Jest to, z tego co wiem, najbardziej wierna część, najbardziej wierny port Mortal Kombat. O, tu widzimy właśnie teraz też tę grę właśnie w oryginalnym opakowaniu, jeszcze nie rozpakowaną. Najbardziej wierny port Mortal Kombat, jeden z automatów, jest właśnie w tej wersji konsolki plug and play. A tu mamy Atari ST, nawet dwie sztuki, z włączonym tutaj monitorem. Parę dyskietek z grami. Tutaj pamiątkowa koszulka z motywami z Mario i innych 8-bitowych gier. I nakaz fotografowania, więc jak ktoś tam z Was będzie, to jak najbardziej powinno się wszystko to fotografować, nagrywać na pamiątkę i dzielić się z tym na Facebooku. I tu mamy kącik PlayStation, też mój ulubiony. Mamy właśnie odpalonego Need for Speed'a, bodajże Underground. I mamy odpalonego Spyro na PlayStation 2 oraz Kroka na PlayStation 1. Proszę zwrócić uwagę również na tę konsolę PlayStation 1 w customowej obudowie. Czarna obudowa z zielonymi przyciskami. I tutaj szukamy pada, który działał. I chcieliśmy właśnie troszeczkę pograć właśnie w tego Spyro. Też również Dominika sobie pograła. I właśnie na której z tych konsol właśnie graliśmy. Bo początkowo myśleliśmy, że być może to jest Spyro na PlayStation 1 odpalony, ale nie. Tutaj mamy również obok sekcję PlayStation 2. I druga próba Dominiki z grą Krok na PlayStation 1, natomiast niestety również postać niezbyt współpracowała z nami, ponieważ też był również uszkodzony pad, miał uszkodzone gałki i postać dziwnie reagowała na polecenia i wciskanie gałek klawiszy. Dlatego tak tylko chwilę spróbowaliśmy w to zagrać. No niestety pad był uszkodzony. No przychodzą różne osoby do takich miejsc, do takich muzeum i po prostu no, niespecjalnie oszczędzają pady. No i niestety pad był tutaj uszkodzony. Tutaj mamy z kolei sekcję gier FIFA na różne platformy. PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox. Tu mamy odpaloną właśnie na PlayStation 1. I idziemy dalej. Tu mamy sekcję PlayStation 2. Na dole odpalone GTA Vice City. I kącik ogólnie GTA, między innymi GTA 4. Również koszulki sportowe. Tony Hawk 2 na PlayStation 1. I tu jeszcze raz mamy właśnie GTA Vice City odpalone. O właśnie, kącik GTA. Wspaniałe miejsce. Naprawdę można się poczuć tutaj bardzo, bardzo przyjemnie. I mamy Funko Popy. Pierwsze laptopy. Zobaczcie, jakie miały niewielkie ekrany. Sekcja Wii i Wii U. Wolfenstein 3D. Odpalony na Sedze. I kącik Diablo. Zobaczcie, Diablo 1, Diablo 2, Diablo 2 dodatek. I Doom i Quake 2 i Doom 3. Także taka tutaj prezentacja no, jednych z najbardziej kultowych FPP. Strzelanek FPP, FPS. I mamy właśnie odpalonego Diablo 1 na PC-cie, więc była możliwość zagrania w to tutaj za pomocą myszki. Też również Dominice tutaj zaproponowałem, żeby w to zagrała, ponieważ ona ostatnio gra w Diablo 4 na PC-cie, więc zaproponowałem. Zobacz, skąd się tutaj wzięły korzenie, jak wygląda pierwsza część Diablo. Ja kiedyś Diablo 1 na moim kanale dwukrotnie streamowałem, były dwa live streamy z tej gry. No kiedyś nawet bym mógł do tej gry wrócić, natomiast no, nie jest to łatwa gra. Łatwo tam zginąć. Łatwo tam zginąć i bardzo trzeba mieć dużo cierpliwości do
eksplorowania wszystkich tych dungeonów. I tu mamy ogólnie kącik gier na peceta. I właśnie pecety w starych obudowach z lat 90. Tutaj sekcja GameCube'a i... A do tej sekcji jeszcze za chwilę wrócimy. Tutaj mamy jeszcze odpalonego Małysza, czyli Deluxe Sky Jumping DSJ na peceta. Więc nie odmówiłem sobie tej przyjemności, żeby w to zagrać. Chyba też również po raz pierwszy na moim kanale tę grę prezentujemy w tej chwili. No, myślę, że warto byłoby jakiś obszerniejszy odcinek z tej gry nagrać. Myślę, że tak z pół godziny moglibyśmy w to pograć. Wszystkie skocznie przetestować, stworzyć swojego własnego zawodnika. No, kultowy tytuł, Małyszomania 2001-2002 rok. Później gra była raczej już zapomniana, gdy... No, po prostu ludziom się znudziła, no, ale dzisiaj dużo osób to wspomina. No i kolejna próba. Kolejna moja próba. Mimo tej archaicznej grafiki gra w to się nadal po prostu fajnie. Ta gra się specjalnie nie postarzała. I tu niestety upadek. Chciałem pociągnąć jeszcze ten lot, ale nie wylądowałem ani tutaj telemarkiem. Ani na dwóch nartach. No i idziemy dalej. Taka krótka pogawędka z tą grą. Tu mamy bardzo ciekawą sekcję. Pierwsza konsola do gier Magnavox Odyssey. I tutaj właśnie opowiadam o tym, jak również nakładki, podobnie jak przy tej konsoli Vectrex, nakładało się na telewizor. Ponieważ no, w postaci gier mieliśmy tutaj wymienne kartridże. Ale tutaj dużo robiła wyobraźnia, gdy właśnie nakładaliśmy takie, można było nakładać takie nakładki na ekran telewizora i wtedy zupełnie inne polecenia, inne czynności według instrukcji dołączonej do gry, no oczywiście mówię to w dużym uproszczeniu, wykonywaliśmy wtedy na ekranie, na przykład właśnie szukaliśmy kogoś. A tutaj mamy polską konsolę Ameprot, czyli popularny klon Ponga. Proszę zwrócić również uwagę, że jest oryginalny pistolet, który się nazywał bodajże... Proszę zwrócić uwagę również, że mamy oryginalny pistolet do strzelania, który się nazywał jakoś chyba Teletraf, czy jakoś tak. Również oryginalna instrukcja. A tutaj amatorsko zbudowany komputer Cobra 1 na podstawie instrukcji. I na górze jeszcze spojrzenie na niemieckie komputery Robotron. Dlatego stoi obok Trabant z czasów RFN NRD. Tu mieliśmy jeszcze spojrzenie na sekcję GameCube'a. Można powiedzieć, że można było tutaj zagrać w Pac-Mana na multiplayerze. Jeden gracz grał na ekranie, można powiedzieć, w postaci Pac-Mana dwuwymiarowego, a pozostali gracze wcielają się w duchy i grają na tamtym ekranie i próbują złapać nas tutaj, Pac-Mana. I przechodzimy do kolejnej sekcji. Tu mamy odpalone na przykład Kung Fu, Karateka. Tutaj też chciała Dominika w to zagrać, więc spróbowała zagrać. Mamy tutaj właśnie to odpalone, zdaje się, na automacie. Tak, właśnie tutaj mamy panel tak jakby od automatu, ale odpalone na zwykłym telewizorze. No, kultowy tytuł również, znany również z Pegasusa. Kolejne gry mamy na przykład tutaj Crasha Bandicoota odpalonego, Sonic the Hedgehog i tutaj kolejne gry planszowe, Simon, kolejne konsole Pongi, różne klony Pongów. Najróżniejsze wersje, amerykańskie, europejskie, tutaj można powiedzieć roller coaster i gra planszowa z serii Pac-Man. I tutaj właśnie przechodzimy do grania na automacie, o którym mówiłem wcześniej, czyli Soul Calibur. Krótko w to również zagrałem. Wybieramy sobie tryb arcade. No i wybrałem Mitsurugiego, mojego ulubionego zawodnika jeszcze, którego znam z PlayStation 1, z Soul Blade, Soul Edge. Do tej gry z pewnością jeszcze nie raz wrócimy na moim kanale w postaci konwersji na Sega Dreamcast, ponieważ mam tę grę już parę razy na moim kanale się pojawiła. No i właśnie, tutaj próbowałem zagrać kilka razy Mitsurugim.
ciosy jeszcze pamiętam z PlayStation 1, więc... O, właśnie, to pokazuję teraz tutaj na ekranie, jak uderzam w klawisze. No proszę, mój ulubiony cios. I chwyt jeszcze. Jest chwyt. I wyleciał za ring. No i zadowolony, jak to ja, Axel. I przechodzimy do kolejnych tutaj już automatów. Tutaj właśnie przeszliśmy właśnie do tej sekcji, gdzie są automaty. Już wyszliśmy z tej sekcji konsol i komputerów. Ogólnie... Płacąc 25 zł za wstęp do tej Pixelmanii, możemy grać dowoli, tak długo jak tylko chcemy, możemy nawet zostać cały dzień. I tutaj mamy automat z grą Bubble Bobble, który bardzo się spodobał Dominice, zresztą sam jej zasugerowałem, żeby w to zagrała. Myślę, że bardzo dobra gra właśnie dla dziewczyn. Właśnie dziewczyny lubią takie gry. Co to jest, jeśli ktoś Bubble Bobble nie zna? Jesteśmy takim oto zielonym smoczkiem i łapiemy, czy właściwie strzelamy do przeciwników bańkami i łapiemy ich jakby bańki czy w balony i gdy są uwięzieni w tych balonach, możemy skoczyć na górę i ich strącić. Prosta gierka, bardzo przyjazna, bardzo przyjemna również muzyczka. Ta gra wyszła na niezliczoną ilość platform, nawet na najnowsze platformy, na PlayStation 4, PlayStation 5 również. Również jakieś najnowsze wersje tych Bubble Bobble. To wyszło wszędzie, na Amigę, na Commodorka, na Atari. No, myślę, że na jakiś Nintendo również. Na Pegasusa również to jest dostępne. No, kultowy tytuł, kto nie zna, to naprawdę do nadrobienia. Przyjazna gierka. I graficznie, i muzycznie, i dźwiękowo. I gameplayowo. Dominika była na tyle zadowolona, że chce, żebym również jej to uruchomił w domu na Pegasusie. Myślę, że jakieś wersje na telefon tej gry również są. Ponadczasowa gierka i się w ogóle nie postarzała. Ani gameplayowo, ani wizualnie. Obok był jeszcze automat z The Simpsons. Chodzona bijatyka. Pozwoliłem sobie chwileczkę to zagrać. Tu wybieram sobie postać. Wybrałem Barta. Można właśnie całą rodzinkę sobie wybrać. Merch Homer, Bart i Lisa. Jest to chodzona bijatyka. Więc nie odmówiłem sobie tej chwili przyjemności, żeby tę grę wypróbować. Porwano tutaj właśnie tę córeczkę. I naszym zadaniem jest po prostu no iść i naparzać we wszystkich. No myślę, że można porównać tę grę do Double Dragon, Mighty Final Fight i wszelkich innych chodzonych bijatyk, na przykład właśnie Żółwie Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Nie jestem pewien, czy ta gra ukazała się na konsolę. Fajnie by było w nią zagrać również na konsoli. Być może jest to jedna z tych gier, która nie wyszła na konsolę. Jeśli ktoś z was coś wie na ten temat, no to proszę napisać w komentarzach. I tutaj mamy Time Pilot. Strzelanka, prosta strzelanka. Można powiedzieć, porównać ją z popularnym Asteroids. Tylko, że zamiast latania w kosmosie, tutaj latamy na niebie i strzelamy do innych tutaj stateczków. Konami, rok 1982. Jedna z prostszych i starszych gier. No i po prostu strzelamy do przeciwników. No myślę, że klon Asteroidsa. Nic dodać, tutaj nic ująć. Prosta gierka. Patrzymy dalej zatem. Tutaj mamy coś, co bardzo mnie zainteresowało. Oryginalne tanki, czyli Tank Battalion. Na Pegasusie było to znane jako Tank 1990 albo Battle City, ale to jest oryginalna wersja tej gry, którą zawsze chciałem zagrać. Z 1980 roku. No jestem tutaj zadowolony, skupiony. Różni się ona jednak znacznie, jeśli chodzi o grafikę od wersji z Pegasusa. Mamy tutaj murki w kolorze czerwonym, orzeł w kolorze żółtym.
Również są inne dźwięki, których wprawdzie tutaj na nagraniu nie słychać, ale no są oczywiście inne dźwięki, możecie to sobie na YouTubie sprawdzić. Czołgi przeciwników również mają inny kolor. Ale to była wielka przyjemność to zagrać, poznać właśnie oryginał tych czołgów. No muszę przyznać, że to był jeden z tych tytułów, które, dla których warto z mojej perspektywy było przyjść do tego muzeum, do tej Pixelmanii i to zagrać. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, że miałem okazję zagrać właśnie w ten oryginalny Tank Battalion. Niestety joystick tutaj w tym automacie również był wyrobiony, dlatego też kilka razy tutaj przegrałem, po prostu rozwaliły mnie te czołgi. No nie reagował tak, jakbym chciał. No, ale mimo wszystko ta krótka możliwość obsowania, zagrania w tę grę dała mi wiele przyjemności. No, po prostu znam tę grę z czasów dzieciństwa, z czasów Pegasusa, więc to była wielka przyjemność to zagrać. Naprawdę aż czuję ciarki na własnym ciele, nawet gdy teraz to oglądam. Taki niby nic, tutaj wiele jest innych, ciekawszych gier, prawda? Ale to była wielka przyjemność mi w to zagrać. No i tutaj przegrałem, bo niestety joystick mi odmówił posłuszeństwa. I kolejną grą, którą bardzo chciałem również wypróbować, była oryginalna Contra, którą również znamy z Pegasusa, ale tutaj mamy wersję oryginalną. Proszę zwrócić uwagę na tę paletę barw, na te kolory, których my nie znamy z Pegasusa. No nie słychać na tym nagraniu również dźwięku, z racji, że wszystkie automaty zagłuszały to, ale dźwięki i muzyka jest również inna. Podobna oczywiście bardzo, ale inna niż w wersji na Pegasusa. Dlatego nie odmówiłem sobie tej przyjemności, żeby zagrać właśnie w oryginalną kontrę. Lance Bill, 1987 rok, Konami. I ekran mamy taki bardziej rozciągnięty w pionie. To nie jest też taki ekran, jak znamy z ekranów CRT. Telewizorów CRT, które mamy w domu. Ten ekran jest bardziej tak w pionie rozciągnięty. To jest troszeczkę zupełnie też inne doznanie niż grać w kontrę na Pegasusie w domu. To wygląda jak kontra z Pegasusa, ale to jest zupełnie inne doznanie. To też naprawdę to była jedna z największych przyjemności również spróbowania tej gry. Oczywiście wiadomo, można to odpalić na emulatorze w domu, ale to nie jest to, co pójść do takiego salonu gier i zagrać to na prawdziwym sprzęcie. Wszystko jest tak jak na Pegasusie. Mamy też do zbierania te upgrade'y, które nam ulepszały broń. Ale wszystko, zobaczcie, jakie jest kolorowe, jakie jest piękne. Też oczywiście tutaj zginąłem i też oczywiście było nam za gorąco, żeby kontynuować grę dalej. I tu wyszliśmy do sekcji, która jest przed tym salonem gier. Na każdym z tych automatów trzeba już zapłacić, wrzucając monetę lub żeton. I mieliśmy przed chwilą Tekena 4, mamy teraz tutaj Ghost Squad. I mamy jeszcze tutaj kolejne automaty, które za chwilę wam pokażemy. Mamy tutaj Dance Dance Revolution 4, czyli taneczna gra, w którą można grać. No, można tańcząc i nogami przyciskając te pady na dole. Crazy World, jeden z większych automatów, taki już sięgający aż po sufit. Wyścigi samochodów, bardzo chciałbym to zagrać. No, ale to ciężko, będąc w takim muzeum, ograć wszystko. Tam trzeba by było poświęcić cały dzień, nawet parę dni, żeby to wszystko wypróbować ograć. Idziemy teraz tutaj jeszcze dalej. Mamy Tekena 3. Kultowy automat z kultową grą. No, ale to każdy ma na PlayStation, każdy to ograł, więc to sobie również opuściłem. I mamy też Battle City odpalone z Pegasusa. To mnie troszeczkę zdziwiło, bo to wygląda inaczej niż ten Tank Battalion i w sumie troszeczkę nie wiem, jaka to była wersja gry. To mnie troszeczkę zdziwiło. Obok mamy Mortal Kombat 3. Mamy odpalonego również na oryginalnym automacie Donkey Konga. Ciekawostka. To po raz pierwszy postać Mario pojawiła się właśnie w tej grze, w Donkey Kongu. I Donkey Kong, który rzuca do nas beczkami, musimy to ominąć. Area 51, czyli Area 51, tam gdzie są kosmici. W Ameryce, słynna baza. Ta gra również wyszła na PlayStation 1. Jest to strzelanka na pistolet. Mam zamiar ją również na konsoli pokazać, ponieważ mam ją kupioną na PlayStation 1. Automat z Asteroids, ale niestety wyłączony. I automat z grą House of the Dead na Sega. Bardzo chciałem w niego zagrać, natomiast niestety był wyłączony. Według właściciela po prostu ludzie nie chcą w to grać, dlatego jemu też szkoda troszeczkę prądu i ten automat był dlatego wyłączony. Kolejne automaty, Cadillac i dinozaury, Track and Field. I tutaj Tetris nawet, również oryginalny. Mortal Kombat 2. Niestety wyłączony. Pac-Man. I wyścigi Motor Raid. Takie futurystyczne dosyć. I powoli zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że filmik z tego miejsca wam się podobał. Oczywiście zachęcam do przyjechania.
do Władysławowa i odwiedzenia Pixelmanii. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli się podobało, to proszę zostawić łapkę do góry, napisać komentarz oraz udostępnić mój film na Facebooku. A jeśli być może jesteś nowym widzem, to zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału i obejrzenia starszych materiałów, których na kanale już nagranych jest ponad 1800. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo i zapraszam do następnych filmów. Cześć! Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare samochody, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Moto Retro Press, na którym pokazuję klasyczne pojazdy takie jak Polonezy, Fiaty 125P, Maluchy, Syrenki, Żuki i wiele innych PRL-owskich i kultowych aut. Oprócz tego naprawy, remonty i kupowanie Polonezów, których pokazuję na moim kanale najwięcej, w tym także remont mojego Poloneza Karo Plus i Poloneza Borewicza. Ponadto pokazuję relacje z różnego rodzaju imprez, zlotów czy pikników militarnych, wypadki samochodowe, dużo czołgów, pojazdy wojskowe, autobusy, ciężarówki i samochody z filmów, na przykład DeLorean z Powrotu do Przyszłości, Lotus Esprit z filmu z Jamesem Bondem, Dodge Monaco z filmu Bruce Brothers, czy Ford Falcon z Mad Maxa. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Moto Retro Press na YouTubie. Po prostu wpisz na YouTubie Moto Retro Press, ratujemy Polonezy.